Za nami już pierwszy tydzień ferii. Najmłodsi postawili w tym czasie na aktywność. Siedzenie w domu przed telewizorem to nie dla nich. Nasza redakcja udała się do Centrum Wolontariatu Fundacji Za Bramą i Miejskiej Biblioteki Publicznej, by zobaczyć, czym młodzi zajmują się podczas zimowego odpoczynku. Zdrowe warzywa i zaangażowane dzieci, które pracowicie kroiły je na sałatkę, to zastaliśmy w Miejskiej Bibliotece Publicznej podczas zajęć kulinarnych. Co dzisiaj robiłaś tutaj w bibliotece? Kroiłam marchewkę. Grupa wiekowa uczęszczających na zajęcia jest zróżnicowana, bo oprócz tych najmłodszych zajęcia cieszą się zainteresowaniem nieco starszych dzieci. Co robiłaś w tej bibliotece? Kroiłam rzeczy do sałatki. A ty co robiłaś? Ogórki kroiłam do sałatki. I czy przychodzicie jeszcze na takie zajęcia ogólnie tu do biblioteki? Czasem. Też czasem. I co tu robicie? Bawimy się, czytamy książki. No, jak dzisiaj czasem gotujemy i jeszcze rysujemy. Na zakończenie zajęć odbyła się degustacja. Dzieci z apetytem zajadały się własnoręcznie przygotowaną sałatką. Co więcej, uczestniczą również w innych zajęciach, chętnie grają, na przykład gry planszowe i inne. Przychodzisz w ogóle na zajęcia tak w ciągu tygodnia? No tak. Co tam robicie? Różne rzeczy. Wyklejamy, robimy jakieś rysunki, jakieś rzeczy z papieru. I to pierwszy raz, pierwszy rok, czy w ogóle w tamtym roku też przychodziłeś? W tamtym roku też przychodziłem. W Fundacji Za Bramą dzieci malowały aniołki, które przygotowały z masy solnej. Aniołki z szarych i smutnych szybko nabrały kolorów. Niebieski, na czerwony i na różowy. Czyli to będzie taki wesoły? Tak. I sama go zrobiłaś, czy ktoś pomógł? Pomagała mi pani. Pierwszy raz tu jesteś? Tak. Ale planujesz jeszcze przychodzić? Podoba się? Tak, będę. Co tutaj te robisz z plasteliny? Aniołka. I jak on będzie wyglądał? Jakie kolory będzie miał? Żółty, brązowy i powinien być niebieski, ale nie ma plasteliny. I tutaj spędzasz ferie, czy jeszcze gdzieś? Pierwszy raz tu jestem na razie. Jak się podoba? Czy planujesz tu jeszcze przychodzić? Tak, przyjdziemy chyba jutro tu z rodzeństwem, przychodzę. No i fajnie jest. Oprócz dobrej zabawy, dzieci podczas zajęć mogą się wiele nauczyć. Dzieci mają prowadzone zajęcia o tematyce profilaktycznej. Są to zajęcia dotyczące dbania o zdrowie, na temat jak dbać o to zdrowie, jak unikać uzależnień, jak unikać złych nawyków. Dzięki pozyskanym funduszom dzieci otrzymują słodycze i nagrody za włożony w swoją pracę wysiłek. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu, w każdy poniedziałek, środę i piątek, oczywiście w trybie 2-tygodniowym, tak jak odbywają się ferie dla dzieci. Zajęcia prowadzone są pod okiem pedagogów, nauczycieli, wolontariuszy. Zajęcia odbywają się dzięki środkom z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z funduszy antyalkoholowych, antynarkotykowych, a więc także jest forma nauki dzieci, przestrzegania i jest to jakaś forma też profilaktyki. Ponadto młodzi mają również zajęcia teatralne z panem Kiciusiem. Zajęcia teatralne w Teatrzyku pana Kiciusia odbywają się w oparciu o książeczkę pan Kiciuś, którą wydała fundacja w ramach podziękowania za 1% przekazanego podatku dochodowego przez Kraśniczan. Jest to książeczka edukacyjna skierowana do dzieci do lat 9. Mam nadzieję, że ze środków, które otrzymamy w tym roku, będziemy w stanie wydać kolejną część. Kolejna placówka, w której dzieci mogą aktywnie spędzić czas, jest Centrum Wolontariatu. Najmłodsi przygotowali maski do balu karnawałowego. Dzisiaj robiłam maskę. Zrobiłam swoją własną maskę i robiłam strój. A co jeszcze robisz w wolontariacie podczas ferii? Bawię się, coś rysuję, wycinam. Lubisz tu przychodzić? Lubię. I pierwszy rok czy nie? Drugi. I skąd się dowiedziałaś tutaj, że są takie zajęcia? Od mamy. Niektórzy dopiero zaczęli przychodzić do wolontariatu, ale bardzo podoba im się sposób prowadzenia zajęć i możliwość nawiązania nowych kontaktów. W wolontariacie jestem dopiero dzisiaj, ale czas spędzamy bardzo miło. Panie są, po pierwsze, wychowawcy są dla nas bardzo mili. Jest bardzo dużo zajęć, które możemy robić.
bardzo fajnie to jest wszystko w ogóle zorganizowane. Dzieci zaśpiewały piosenki, tańczyły, a wszystko po to, by przygotować się do balu i miło spędzić czas. Większość deklaruje chęć przychodzenia do wolontariatu, bo mogą kreatywnie działać, wiele się nauczyć, a także dobrze się bawić. Tutaj często malujemy, są na przykład konkursy, żeby ludzie nie pili wódki. No i bawimy się zresztą bardzo dużo razy. No i w ogóle to jest fajnie. A kto ci przygotował ten strój? Ja sama go zrobiłam. Wszyscy robimy sobie sami jakieś rzeczy, a potem na przykład występujemy. Jeszcze jedno, czy pierwszy rok tu spędzasz ferie, czy w tamtym roku też? W tamtym roku też, bardzo dużo razy tutaj byłam. Dla dzieci ważne jest również to, że poznają nowe koleżanki i kolegów spoza szkolnej ławki. Czy pierwszy rok spędzasz ferie tutaj w wolontariacie? Nie. Dlaczego tu przychodzisz? Bo lubię tutaj przychodzić. Mam tu koleżankę. Znaczy się, dużo mam tu koleżanek. Pomysłów na stroje było wiele, bo jak wiadomo, dzieci lubią używać wyobraźni i kreować nową, bajkową rzeczywistość. Powiedz, co dziś robiłeś ciekawego w wolontariacie? Odbijałem piłkę. A co zawsze robisz tutaj? Co codziennie robisz? A z kim się bawię? To nie pierwsze tego typu zajęcia organizowane przez Centrum Wolontariatu. Co zatem mają na celu? Cel naszych zajęć, naszych ferii 2011 jest taki, żeby zapewnić naszym dzieciakom z naszego miasta zajęcia, ciekawe zajęcia. Wiadomo, że sytuacja finansowa naszych rodzin kraśnickich jest różna. Nie każdy może sobie pozwolić, żeby wysłać swoje pociechy na ferie gdzieś w góry, żeby dzieciaki pobaraszkowały sobie w śniegu. Natomiast myślę, że to jest ciekawą alternatywą. Nie ma szkoły, dzieci mogą sobie spędzić czas u nas. Mieliśmy bardzo ciekawe zajęcia dla nich. Także celem jest zapewnienie takiego czasu podczas ferii. Do końca ferii jeszcze kilka dni. Ci, którzy nudzą się w domu, powinni zajrzeć do wybranej przez siebie placówki i wypełnić w ciekawy sposób resztę wypoczynku.